O, dzień dobry wszystkim. Ten ładny poranek, piękna pogoda nam się zanosi. Dzisiaj mamy takie zadanie. Zrujnować to drzewko, jak i to drugie tam w oddali. Bo pani, która tu mieszka, nic nie widzi. Wszystko jej zasłania. Nie wiem, kto przyjechał, kto przyszedł. Tak. Piękny cis. Ale co? Urósł za duży. Czas na zmiany. Tak, będą pomagać mi dwie dziewczyny, nasze zdolne. Tak, o, pokażę, jaki w środku jest fajny. O, takie ładne makonary. Wszystko to odsłonimy, wyrzeźbimy i może nam coś z tego wyjdzie. Tam jest drugi okaz. Tu i nie wiem, co to za odmiana była, ale. Gigant. Widać, że też jest skracana, bo na pewno by była w liniach energetycznych. No i będziemy też ją rzeźbić. Mają powstać dwa a la bonsai. No i drzewko jest po wstępnym cięciu. Teraz zrobimy już takie pieszczoty. O, wyszedł nam piękny konar. Ładny, dojrzały. Około 25 lat, może 30. Ładna rzecz. Końcówki jak się uformują ładnie, nawet były dosyć gęstawe. Jak to się zagęści, będzie coś ładnego. Na przyszły rok, jak dożyjemy, to pokażę, co z tego odrosło. Ale kształt jest moim zdaniem super. Na taki pień trzeba czekać około 20-30 lat. Piękna rzecz będzie. Teraz pani będzie widziała wszystkich gości, jak przyjdą. Tak, kogo będzie chciała, to wpuści. Kogo nie będzie chciała, to nie wpuści. Masa gałęzi, cały samochód. Ale efekt będzie wspaniały za dwa lata. Tak, wycięliśmy jeszcze berberysa, który tuż obok w ogniku. Ognika też troszeczkę poskromimy, żeby było widać ten efekt naszej pracy. Tak. O, i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Jeszcze zrobię parę zdjęć, jak skończymy. O, no ognik trzeba troszeczkę przyciąć koniecznie, bo nie będzie widać całego efektu. Tak wygląda trójka już po obcięciu. Kompletny. Musimy teraz rok poczekać na pełen efekt tych bryłek u góry. Trzeba będzie je wyrównać, one się zagęszczą. O, ale mamy piękny korzeń. Ładnie, można jeszcze kwiatków nasadzić pod spód, tulipanków, wrzosków, wrzośców, barwinek. No co tam takie okrywowe, ładne wszystkie roślinki. O, i mamy dobre 2 godziny. I 2 takie ładne drzewka uratowane. Bo gospodarz już myślał, żeby je wykopać i coś nowego wsadzić. Do widzenia.